Cześć, przed Wami Jacek z eksperymentuj.pl. Chcę zaprezentować Wam dziś pewną fantastyczną zabawkę. Jest to zabawka z kategorii naukowych, czyli takich, które wykorzystują w swoim działaniu jakieś tajniki nauk ścisłych. Ta konkretnie prezentuje fizykę, dotyczy właściwości gazów. Poznajcie atmosferyczną turbowyścigówkę. Atmosferyczna turbowyścigówka to model do samodzielnego złożenia. Jest to auto, które posiada niezwykły silnik potrafiący zamieniać ciśnienie sprężonego powietrza na ruch. Jesteście ciekawi w jaki sposób? Zobaczmy, co skrywa opakowanie. Jest już złożona i gotowa do testów. Pozostaje zatem tylko zatankować ją powietrzem. Zanim jednak to zrobię, zajrzyjmy do środka pojemnika na sprężone powietrze, ponieważ tam znajduje się coś, co nazwano tutaj wskaźnikiem powietrza. W tym momencie ma postać równego trójkąta. Wykonane to jest z takiego materiału podobnego do jakiejś gąbki. Zobaczymy, co stanie się z nim później, kiedy zbiornik napełnimy powietrzem. Tymczasem zabieramy się za pompowanie. Podłączamy pompkę. I pompujemy. W porządku. Zbiornik mamy pełen powietrza i od razu widać, co się stało ze wskaźnikiem ciśnienia. Przyjrzyjcie się mu bliżej. Został ściśnięty. To jest dowód na to, że w środku znalazło się więcej powietrza. To jest dowód na to, że w środku zwiększyło się ciśnienie. Zobaczmy jednak, jak działa silnik. Rzeczywiście turbo. Zobaczmy, jak zachowuje się na torze. Jak widzicie, sprężone powietrze całkiem efektywnie napędza tę wyścigówkę. Przyjrzyjmy się jednak z bliska silnikowi, ponieważ zasada jego działania jest niezwykle ciekawa. Zobaczcie sami. Dzięki przeźroczystej obudowie silnika możemy zajrzeć do jego wnętrza, zobaczyć, jak jest zbudowany i w jaki sposób działa. Jak jest więc zbudowany?
Ten przeźroczysty czarny walec na środku to tak zwany cylinder. W jego wnętrzu znajduje się tłok, który może poruszać się w jedną i w drugą stronę. To ten czerwony element, który właśnie teraz się porusza. Do tłoka przymocowany jest taki wygięty drucik, to tak zwany wał korbowy, którego zadaniem jest zamieniać ten posuwisty ruch tłoka na ruch obrotowy kół. We wnętrzu cylindra znajduje się jeszcze taki czerwony cypek, to jest zawór, który oddziela zbiornik ze sprężonym powietrzem od cylindra. Kiedy wykonujemy ten pierwszy ruch, pchnięcie auta lub zakręcenie kółkami, sprawiamy, że tłok wciska zawór, otwiera go i wtedy do środka cylindra wstrzykiwane jest powietrze. O, teraz i ciśnienie tego sprężonego powietrza przepycha tłok do góry, co sprawia, że porusza się wał korbowy. Ten z kolei sprawia, że poruszają się koła. W pewnym momencie tłok zmienia kierunek ruchu, zostaje wciskany do wnętrza, znowu napotyka zawór, otwiera go, ponownie wstrzykiwane jest powietrze, przypycha tłok do góry, wał zamienia ruch posuwisty na ruch obrotowy i ponownie i w kółko i tak dalej. Chcecie zobaczyć, jak działa ten silnik w rzeczywistym tempie? Proszę bardzo. Prawda, że interesujące? Silnik atmosferycznej turbowyścigówki to wspaniały model silnika dwusuwowego. Zachęcam Was do samodzielnego poszerzenia informacji na temat tych silników. Tymczasem przejdźmy do podsumowania zabawki. Atmosferyczna turbowyścigówka to bardzo przemyślanie zaprojektowany zestaw, którego wysoką jakość czuć już w momencie rozpakowywania zabawki. Auto jest wytrzymałe, a solidna pompka, mimo że niewielkich rozmiarów, pozwala uzyskać naprawdę wysokie ciśnienie. Ogromną wartością dodaną tej zabawki jest jej edukacyjność. Porusza takie zagadnienia jak ciśnienie gazów, ciśnienie atmosferyczne, przekładnie i inne. Jest to zabawka, która uczy, bawi, rozwija, zaciekawia i jest jak najbardziej godna polecenia dla dziecka, które ma żyłkę naukowca lub odkrywcy. I to już wszystko, jeśli chodzi o prezentację atmosferycznej turbowyścigówki. Jednak mam nadzieję, że po obejrzeniu dzisiejszego odcinka macie ogromny niedosyt wiedzy, ponieważ jestem właśnie w trakcie nagrywania kolejnego odcinka wideobloga sklepu eksperymentuj.pl. Dowiecie się z niego, czym dokładnie jest ciśnienie. Przeprowadzimy kilka ciekawych eksperymentów, które samodzielnie będziecie mogli powtórzyć w domach oraz zaprezentuję kilka kolejnych zabawek, które działają w oparciu o fascynujące właściwości gazu. Wśród nich będą również te ptaszki, które towarzyszą mi całą dzisiejszą prezentację. Są to tak zwane pijące ptaszki, a ich działanie wydaje się przeczyć prawom fizyki, ponieważ działają już od kilku tygodni, a nie mają w sobie ani baterii, ani magnesów. Czy to perpetuum mobile? Tego dowiecie się przy okazji kolejnego odcinka. Tymczasem żegnam się z Wami serdecznie. Jeśli podobał się Wam dzisiejszy odcinek, to oczywiście łapki w górę. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału, dzięki czemu nie ominą Was żadne kolejne nowości. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.